Rozmawiamy z Ryszardem Maculą, radnym powiatowym wybranym z listu CIS-u, nauczycielem. Jak pan się czuje w roli radnego opozycji? Rola opozycjonisty jest z reguły trudniejsza, natomiast przypadła nam taka rola, taką wypełniamy. Staramy się wskazywać to, co nam się podoba, to, co nam się nie podoba. Wysłaliśmy taką propozycję przedstawicielom Platformy Obywatelskiej na ręce pana starosty, ale ta propozycja zbudowania koalicji takiej centroprawicowej została odrzucona. Myślę, że wynikało to z pewnego doświadczenia pana starosty, innych członków tego układu, z tego, co działo się w poprzedniej kadencji. Radni CIS-u głosują bardzo podobnie jak radni PiS-u. Czy CIS to PiS? Oczywiście, że nie. Tak próbuje się to czasami ustawiać, natomiast staramy się podkreślać naszą odrębność i myślę, że większość głosowań, które wydajemy, to są głosowania, które są również głosowaniami z koalicjantami, tak, z koalicją rządzącą. Natomiast rzeczywiście spotykamy się, konsultujemy pewne sprawy wspólnie, żeby podejmować racjonalne decyzje. Proszę powiedzieć, pierwsze miesiące nowej rady za nami, nowego, starego zarządu i czas na pierwsze podsumowania. Jak pan ocenia zarząd? Wszedłem w to z dużymi nadziejami. Pierwsze rozmowy ze starostą, moje również osobiste, powodowały, że raczej nastawiłem się pozytywnie. Zostały mi przedstawione pewne pozytywne decyzje, które zostały jeszcze w poprzedniej kadencji podjęte. Jestem człowiekiem, który raczej stara się wierzyć. Natomiast po kilku kolejnych miesiącach widzę, że opozycja jest traktowana zupełnie marginalnie. Wręcz kiedy pojawiają się pewnego rodzaju propozycje z zewnątrz, mówię ludziom, słuchajcie, my to możemy przeprowadzić, ale spróbujmy to zrobić inaczej, bo być może koalicja zachowa się tak, jak to się niestety zdarza. Skoro to zgłosiła opozycja, nie przyjmujemy tego. Wolałbym, żeby słuchano naszego głosu, bo też mamy czasami co najmniej coś ciekawego do powiedzenia. Jakieś konkrety? Te złe decyzje zarządu. Ja głosowałem przeciwko budżetowi. To gdzieś tam wybrzmiało. Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju, nie budowania pewnych rozpiętości społecznych. Mamy przykład chociażby szpitala, również innych dziedzin, gdzie powiat pozwala niektórym zarabiać bardzo wysokie wynagrodzenia. Innych utrzymuje na niskich stawkach. Drugi powód to były szkoły. Wychodzę z założenia, że trzeba dokonać zrównania szans, jeżeli chodzi o bazę materialną i trzeba pozwolić dyrektorom rządzić. To oni mają rządzić i mają odpowiadać. Rada powinna ingerować tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. A za co pochwaliłby pan w tych pierwszych miesiącach pana Czesława Gruza? To jest jednak pewna też otwartość na pewne sprawy społeczne. Wiem, bo takie mam informacje z terenu, że stara się spotykać z ludźmi, stara się ich słuchać. No to powiedziałbym tak ogólnie. Jest też kilka takich decyzji, które wydaje mi się odważnymi decyzjami. To są decyzje personalne. Wydaje mi się, że polityk powinien umieć czasami komuś powiedzieć trudno, zrobiłeś coś nie tak, zwalniam cię. No i kilka takich decyzji podjął. Gratuluję mu. Dziś gorąco w sprawie Skoczowskiego liceum. Jak pan ocenia całą sytuację? Zostało popełnionych kilka błędów, stąd nasze interwencje w tej sprawie. Po pierwsze, ta sprawa nie była konsultowana. Po drugie, jako radni zostaliśmy zaskoczeni pewną ważną decyzją. To nie może być w ten sposób, że ktoś nam przedstawia decyzję, przenosimy szkołę, no i my od razu na tym samym posiedzeniu mówimy tak. Nie, musimy zebrać informacje, tym bardziej, że brakuje w powiecie, w moim przekonaniu, pewnej polityki długofalowej, edukacyjnej. Czy nie wskazaliśmy jak dotąd pewnych standardów dyrektorom, radom pedagogicznym, czego od nich oczekujemy, nie stworzyliśmy też równych szans rozwoju. W moim przekonaniu niektórym szkołom daje się większe szanse, innym nie. Ja uważam, stwórzmy równe szanse i potem wymagajmy. Muszę jeszcze tutaj dopowiedzieć w tej sprawie. W sprawie liceum Skoczowskiego nadto dotarły do nas informacje, że chociaż może te wyniki maturalne nie są najwyższe, porównując, niemniej nauczyciele podkreślają, przepraszam, rodzice podkreślają, że nauczyciele niesamowicie wiele wysiłku wkładają w te wyniki, które tam są osiągane. Gratuluję nauczycielom. No i jeszcze jedna kwestia.
pani dyrektor przez lata była nagradzana. Nie zaczynamy od ostatniego rozwiązania, przenosimy szkołę. Jeżeli w tej szkole działo się coś nie tak, co się nie podobało, bo trzeba sięgnąć po inne metody rozwiązania tego problemu. Rzecz dotyczy pieniędzy. Skoczowskie liceum powinno zostać przeniesione, czy nie? W moim przekonaniu w Skoczowie jest miejsce na dwie dobre szkoły. Szkołę ogólnokształcącą, w tym miejscu, w którym ona dzisiaj funkcjonuje, i druga szkoła zawodowa, czy typu zawodowego na tak zwanych bajerkach. To jest również szkoła, która wypełnia dobrze swoją rolę. Polityka to umiejętność podejmowania także kontrowersyjnych decyzji, nieprawda? Zgadzam się z tym. Tylko jeszcze raz chciałbym podkreślić, te kontrowersyjne i trudne decyzje trzeba podejmować na etapie wcześniejszym. W tym momencie mieliśmy taką sytuację, pali się, gaśmy pożar. Taką decyzję każdy potrafi podjąć. Kiedy już się pali, wszyscy podejmują decyzję, gaśmy pożar. Natomiast trzeba ją umieć, decyzję polityk podejmuje wcześniej, zanim się zaczyna palić. Dla portalu OX.pl Łukasz Grzesiczak.